Cześć, witam serdecznie wszystkich, z tej strony pan Rybka. Dzisiaj się wam postaram szybko odpowiedzieć na pytania, co chodzi, jakie roślinki trzymać. No to odpowiadam tak szybciutko. Najprostsze roślinki to jest tak: anubias, moczarka, kryptokoryna, wysokopienna, niskopienna. Co tu wam jeszcze mogę pokazać? Tu właśnie, o, żabienice. No i tutaj zobaczcie, odciąłem dwie szczepki. Patrzcie, jak tutaj już rośnie pięknie. I tu pięknie rośnie. I chciałem wam teraz właśnie powiedzieć całą prawdę, co ja daję do akwarium, żeby mi rośliny rosły, ale to za chwileczkę, bo teraz niedługo, za chwileczkę kolega Palma odpowie na komentarze, dwa. Także będziemy się starać odpowiadać na komentarze. Ja będę odpisywał na tyle, co będę wiedział, a kolega Palma będzie u mnie na filmikach po prostu odpowiadał, dlatego że kultura tego wymaga dla was, akwaryści. No i oczywiście szacunek. Co tu właśnie chciałem jeszcze powiedzieć, tak na szybko. Słuchajcie, mam takie pytanie, na pewno wszyscy będziecie wiedzieć, ale niektórzy na pewno nie wiedzą. Co jest lepsze dla roślin, piasek czy żwirek? Także piszcie na komentarzach, ale wam jednak powiem. Żwirek, dlatego że żwirek przepuszcza powietrze i odchody ryb wpadają do żwirku. Jest tlen i roślinki dlatego rosną. A w piasku niestety roślinki będą gnić. Także kto się ze mną nie zgadza, proszę pisać. Także będziemy sobie pisać bardzo długo na ten temat. No i u mnie, co u mnie? Roślinki rosną, jak widzicie. A niedługo wam powiem, co ja dodaję. Także roślineczki pięknie rosną. Oczywiście ryby tak samo. I jeszcze raz tej obciętej żabienicy. Pokazuję wam tu koło komina. I oczywiście drugą szczepeczkę pokazuję wam tutaj. I teraz oddaję głos dla kolegi Palmy, ale jeszcze przed tym chciałem wam powiedzieć, że po prostu zdecydowałem, że chłopak będzie ze mną nagrywał, będziemy montować różne filmiki, nie będą tylko o akwarystyce, tylko o różnych zwierzątkach, także dowiecie się w najbliższym czasie. No i teraz pierwszy komentarz to może odpowie już kolega Palma, bo co chodzi o jego hodowlę, po prostu ja nie mam zielonego pojęcia. Mogę tylko powiedzieć, że tyle wiem o mrówkach, co się nauczyłem w podstawówce. No to oddaję głos Palmie. A więc witam was wszystkich. Ostatnio tam trochę komentarzy było, fajne, dużo łapek, fajnie to wszystko wyglądało. Zmotywowaliście mnie, więc teraz pierwszy komentarz od akwarystyka hobby. Witam, powiedz taką rzecz, to jest szczelne? Tak, to jest szczelne. Mrówki nie uciekają, no bo po prostu mają tam idealne warunki do życia. Widziałem, jak otwierasz korek i dajesz wodę, a powiedz, jak dochodzi do wymiany powietrza. Teraz właśnie powinieneś widzieć, tam są takie w każdej komorze są takie trzy paski i tam właśnie dochodzi, lub też możesz przy dawaniu pokarmu otwierasz właśnie wejście do areny i tam wystarczy tylko tyle, bo no takie mrówki nie potrzebują dużo tlenu. No i tak to wychodzi właśnie do wymiany powietrza. Jeszcze mamy drugi komentarz od smoka akwariowego. Palma, co na przykład jak jakaś mrówka padnie? Jeśli jakaś mrówka padnie, to oczywiście mrówki przez jakiś okres czasu najpierw chyba sprawdzają, czy ta mrówka żyje, czy nie żyje. Po jakimś czasie wyprowadzają ją na arenę. Niestety najczęściej wyprowadzają ją za ten korzeń, co tam widzicie,
i muszę wszystko od nowa tam wyciągać i znowu tam dawać, więc to jest trochę taki problem, bo sobie takie miejsce upodobały. Tutaj jeszcze napisał, na przykład zjedzą, czy dochodzi, nie jedzą siebie nawzajem, czy dochodzi do walk o samice. Samica, ogólnie to są tylko robotnice. Samica to jest właśnie królowa i ona jest tylko raz w swoim życiu zapłodniona. Podczas okresu godowego samce i samice wylatują na wysoką odległość w powietrze i tam dochodzi do zapłodnienia. Samce umierają od razu po locie godowym, a za to królowa wzlatuje na ziemię, zrzuca skrzydła i no nie wszystkie muszą przeżyć. I szukają jakiegoś miejsca, gdzie mogą właśnie zrobić swoje gniazdo. No i tak to wygląda, to jest jedno zapłodnienie, to jest tak około, tak jaj to może wydać tak z 10 tysięcy, to też zależy od gatunku oczywiście, bo tam w Polsce mamy Lasius Niger na przykład, to one chyba do 50 tysięcy z tego co pamiętam potrafią jajek, jedna królowa. Życie królowy tutaj to jest około od 10 do 25 lat mniej więcej. I nie dochodzi do walk właśnie o samicę, ponieważ samica no, nie może walczyć o królową, bo królowa już jest zapłodniona przy locie godowym. A nie wiem jak właśnie u rybek, to może pan Rybka powie, jak tu dochodzi o walki o samicę u rybek. No u rybek różnie to bywa, także ja bym nie chciał być na przykład samcem od mrówek. Bo jak ja bym miał zapłodnić sobie tak teraz żartem i nagle sobie umrzeć, to nie, ale to jest żart. Słuchajcie, no i teraz nadszedł moment, żebym wam powiedział właśnie, co ja daję do akwarium, żeby mi roślinki po prostu rosły. No mówię to tysięczny raz chyba. Widzicie te ryby? I szczerze mówiąc, one dają robotę roślinom. Oczywiście nic nie daję, nic nie wlewam, powtarzam jeszcze raz. Jedynie co mam w akwarium to planta na rośliny, nic poza tym. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, że będę musiał coś wlewać, nawozić, to na pewno na 100% wam powiem. Także to jest właśnie to, co pływa, mieczyk, molinezja, żwir i to właśnie daje robotę. Także jeszcze raz powtarzam, dla akwarystów młodych najlepiej w sklepie akwarystycznym się zapytać, jakie roślinki łatwe w utrzymaniu, po prostu powiedzieć, mam kranówę, nie nawożę, wtedy sprzedawca powinien doradzić. No i by było chyba na tyle. Najlepiej się pytać. Co tu chciałem wam powiedzieć? Tu jeszcze dostałem, no, bo nieładnie by było nie powiedzieć. Od Krystiana 62. Oto tą właśnie żabieniczkę. Tą. To jest dodatkowa roślinka. Także tylko ta jest dodatkowa. Poza tym żadnych roślinek więcej dodatkowych nie mam. Tu wam z daleka pokażę jeszcze tak. Akwarium. A naprawdę polecam właśnie, jak ktoś naprawdę kocha rośliny, nie cackać się z roślinami, po prostu kupić sobie jedną jeżyniuweczkę planta, bledówę i też swoje robi, tak mi się bynajmniej wydaje, ale roślinka na piachu nie będzie rosła moim zdaniem. Żwir, drobny żwir, no i rybki swoją robotę robią. Taka jest moja ocena. No i tak jak wam mówiłem, po prostu będziemy nagrywać z Palmą, kolegą Palmą. To jest chłopak starszy troszeczkę ode mnie. To był teraz żart. Ale ma chłopak pojęcie. Powiedział, że rybce pomoże. No i postanowiliśmy nagrywać razem. Także ja będę odpisywał na komentarze, bo tego dla was szacunek po prostu się należy.
i kultura, a po prostu kolega Palma na filmiku będzie odpowiadał na komentarze, bo po prostu chłopak się uczy, no i nie ma takiego czasu, bynajmniej jak ja, że on może przychodzić w każdej chwili i odpisywać wam na komentarze u mnie. Także na tym kończymy ten filmik, także do akwarystów. A więc jeśli jeszcze chcecie, jakieś macie pytania do nas, oczywiście piszcie w komentarzu, bo my nie będziemy sami dla siebie wymyślać tych pytań. To jest bardzo ważne, bo musimy mieć z wami integrację jakąś. Musicie nam zadawać pytania, musimy razem tworzyć ten cały kanał. Nie możemy tylko razem. My jesteśmy jedną wielką rodziną na tym kanale, tak jak ja z panem Rybką, tak jak wy. Musicie czuć tą rodzinną atmosferę, pisać w komentarzach, rozmawiać z nami dużo. No i w sumie to chyba tyle mam już do powiedzenia i pozdrawiam wszystkich.